Dzień dobry, nazywam się Jarek Błaszczak, jestem wikipedystą od 15 lat. Od kilku lat edytuję również projekt Wikidane, a w tej trwającej od kilku tygodni narodowej kwarantannie jestem jednym z prowadzących zdalnych szkoleń z Wikipedii i projektów siostrzanych. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć Wam o Wikidanych, ale odpowiedzieć w sposób zupełnie od samego początku, dla początkujących. Czym są Wikidane, jak one działają i po co przede wszystkim nasza społeczność wikipedystów, wkłada tyle pracy w ten projekt. Wikidane są projektem siostrzanym Wikipedii, istniejącym od października 2012 roku. Co to znaczy projekt siostrzany? To znaczy, że tworzą ją w dużej mierze ci sami ludzie, to samo środowisko, które tworzy Wikipedię, ta sama organizacja ją wspierają, ale jednak jest to osobny projekt. Nie jest to Wikipedia, jest to projekt działający na trochę innych zasadach, które dzisiaj Wam pokażę. Wikidane są największą publicznie dostępną bazą danych w historii ludzkości. Oczywiście pewnie są inne bazy, które są może jeszcze większe, może dokładniejsze, może zawierają bardziej wrażliwe dane, ale bazy te są naturalnie prywatne czy też rządowe. Natomiast Wikidane są bazą całkowicie otwartą, gdzie każdy może dodawać treść, ale też każdy może całą treść w każdej chwili ściągać i z tego korzystać. Na dzień dzisiejszy Wikidane zawierają ponad miliard informacji na ponad 82 miliony tematów. I wyjaśnię dzisiaj dokładnie, co się kryje pod tymi liczbami, ale na początek przyjmijmy, że są naprawdę bardzo duże. I pierwsza rzecz, którą chciałbym Wam dzisiaj uświadomić, to czym różnią się Wikidane od Wikipedii. I teraz być może ten slajd jest bardzo banalny, ale chciałbym, żeby jednak to wybrzmiało, że w Wikipedii informacje zapisywane są w postaci tekstów składających się ze zdań. I taka forma informacji, gromadzenia informacji ma przynajmniej dwie ważne konsekwencje. Po pierwsze, Wikipedia musi mieć osobną wersję dla każdego języka. I w tej chwili tych wersji jest już ponad 300. Czyli musimy tak naprawdę 300 razy zrobić to samo, żeby przedstawić te same informacje w różnych językach. Każda wersja językowa Wikipedii jest stworzona od podstaw. W dużej mierze powtarza czynności, które złożyły się na tworzenie innych wersji językowych. Poza tym, żeby tworzyć Wikipedię w danym języku, musimy go dobrze znać. To obejmuje nie tylko słownictwo, ale też składnie, gramatykę czy nawet kody kulturowe, bo możemy sobie wyobrazić, że dla użytkowników różnych języków te same terminy, pozornie te same, mogą mieć w gruncie rzeczy kulturowo inne znaczenia. W związku z tym tworzenie Wikipedii wymaga naprawdę dobrej znajomości języka i związanej z nim kultury. Tymczasem Wikidane funkcjonują w zupełnie inny sposób. W Wikidanych informacje gromadzone są w postaci maleńkich kawałków wiedzy, które nazywamy deklaracjami. I dzisiaj na kolejnych slajdach bardzo dokładnie opowiem Wam, czym są te deklaracje, z czego się składają, jak je budować, więc na razie nie przejmujmy się tym za bardzo. Uwierzcie mi na słowo, że są deklaracje, a zaraz wrócimy do tego pojęcia. Bardzo ważną cechą, która odróżnia Wikidane od Wikipedii, jest to, że informacje z Wikidanych mogą być odczytywane i przetwarzane przez ludzkie mózgi, tak jak informacje w Wikipedii, ale również przez programy komputerowe. I w dodatku ten próg wiedzy informatycznej, którą trzeba mieć, żeby stworzyć taki program komputerowy, nie jest jakiś kosmicznie wyśrubowany. Przypuszczam, że średnio uzdolniony student informatyki byłby w stanie to zrobić. Rzeczą, która bardzo mocno odróżnia Wikidane od Wikipedii, ale też wynika z konstrukcji obu tych projektów, jest to, że Wikidane nie mają osobnych wersji językowych. Są po prostu jedne Wikidane, jedna jednolita wersja, jeden projekt. Ale jest on zaprojektowany w taki sposób, aby można było z niego bardzo łatwo korzystać we wszystkich możliwych językach. Jak to się dzieje, pokażę Wam jeszcze dzisiaj, ale żeby współtworzyć Wikidane w określonym języku, tak naprawdę nawet nie trzeba tego języka znać. Wystarczy mieć słówka do niego, które można zaimportować mechanicznie ze słowników. Oczywiście nie jest to idealne rozwiązanie, bo wiadomo, że autotranslatory nigdy nie są równie dobre jak ludzcy tłumacze, ale na pewno obniża to pewne bariery związane z tworzeniem Wikidanych i udostępnianiem ich treści w określonych językach. I opowiem też jeszcze dzisiaj, dlaczego to jest takie ważne. Teraz chciałbym opowiedzieć Wam o strukturze Wikidanych, o najważniejszych pojęciach, jakie występują w tym projekcie. Krótko mówiąc o tym, z czego on się składa, jak jest zbudowany. Pojawiło nam się już na jednym z poprzednich slajdów pojęcie deklaracji. Teraz chciałbym, żebyśmy bardzo dokładnie mu się przyjrzeli i zastanowili się, czym jest deklaracja, bo to właśnie deklaracje są tym budulcem, z którego składają się Wikidane, więc ważne jest, żebyście dobrze zrozumieli to pojęcie. Teraz każda deklaracja w Wikidanych składa się z trzech części: elementu, właściwości i wartości.
Mogę jeszcze dodać, że czasami ze względu na pewną niejednolitość tłumaczeń zdarza się, że deklaracje określane są po polsku również jako stwierdzenia. Więc jeżeli spotkacie się w Wikidanych gdzieś z określeniem, na przykład dodano stwierdzenie, to znaczy nic innego jak dodano deklarację. Tak jak powiedzieliśmy, deklaracja to element, właściwość i wartość. Zacznijmy od wyjaśnienia, czym jest element. Element Wikidanych to nic innego jak właściwie każdy najdrobniejszy temat, którego może dotyczyć ludzka wiedza. Może to być człowiek, rzecz, miejsce, koncepcja, utwór. Lista jest bardzo długa. Jeżeli macie kłopot ze zrozumieniem tego, to wyobraźcie sobie, że elementem Wikidanych na pewno może być wszystko, co może być też tematem artykułu w Wikipedii. Więc każdy artykuł w Wikipedii, który znajdziecie, jeśli zobaczycie, jaki jest jego główny temat, to ten temat na pewno może być elementem Wikidanych. Jest to jedna z zasad Wikidanych, że wszystko, co zostało opisane chociaż w jednej wersji językowej Wikipedii, może również stać się podstawą do stworzenia elementu. Ale nie tylko, ponieważ jest wiele przypadków, kiedy tworzymy elementy Wikidanych, nawet nie mając odpowiadającego im artykułu Wikipedii. Generalnie to, co nazywamy w języku wikipedystów kryteriami encyklopedyczności, czyli tym progiem wejścia tematu do Wikipedii, w Wikidanych jest zawieszone z różnych powodów zdecydowanie niżej. Teraz oznaczenia elementów Wikidanych mają postać takiego kodu, który składa się z litery Q na początku i liczby. Na przykład Q270 to oznaczenie Warszawy. Numery Q są unikalne i nadawane tylko raz. To znaczy, nawet jeżeli z jakiegoś powodu element Wikidanych zostanie usunięty albo połączony z innym, to jego numer Q nie zostanie nigdy wykorzystany ponownie. W tej chwili nadajemy numery Q z przedziału mniej więcej 90 do 91 milionów, ponieważ generalnie stosujemy systematycznie kolejne niewykorzystane jeszcze liczby naturalne, ale tak jak już powiedziałem na wstępie, że tak naprawdę tych elementów jest około 82 milionów, co oznacza, że pi razy oko 8 milionów numerów nie jest już wykorzystywanych przez aktywne elementy, ale zostało zachowanych w tym sensie, że nie zostały wykorzystane ponownie i gdybyśmy je wpisali, to po prostu otrzymamy informację, co się stało z elementem pod tym numerem. Zostaniemy przekierowani do nowego elementu, który powstał w wyniku połączenia kilku innych, lub po prostu otrzymamy informację o usunięciu tego elementu z jakiegoś powodu. Właściwość Wikidanych to jest cecha, przy pomocy której można opisać elementy. I właściwości również oznaczamy numerami, które są tu również unikalne, natomiast z reguły są krótsze, ponieważ, tak jak wspomniałem, elementów mamy w tej chwili około 82 milionów, a liczba właściwości całkiem niedawno przekroczyła 7 tysięcy, więc nie zdarzają nam się jeszcze numery właściwości dłuższe niż 4 cyfry. Natomiast one dla odmiany, dla odróżnienia od elementów, zaczynają swoje numery od litery P, jak property po angielsku. I teraz, żebyśmy zobaczyli to na przykładzie, jeżeli na przykład tworzymy element dotyczący człowieka, to przykładowe cechy, którymi możemy tego człowieka opisać, to na pewno będzie imię, nazwisko, miejsce urodzenia, data urodzenia, zajęcie, ale też wiele, wiele innych. I na slajdzie zobaczycie, że każda z tych cech, które podałem, ma również przypisaną właściwość Wikidanych o określonym kodzie P. Jeszcze osobną grupą właściwości są identyfikatory. Identyfikatory to nie są takie klasycznie rozumiane cechy, natomiast są to oznaczenia tego samego tematu w zewnętrznych bazach danych. Przykładowo, jeśli byśmy tworzyli element o polskim aktorze czy aktorce, to prawdopodobnie ta osoba została opisana już też wcześniej w bazie filmpolski.pl, w bazie etat.pl, jeżeli grywa w teatrze, ale też bardzo możliwe, że w zagranicznych bazach, na przykład w wielkiej amerykańskiej bazie filmowej IMDb. Teraz sensem identyfikatorów jest to, żebyśmy mogli stworzyć takie błyskawiczne przejście między Wikidanymi a tymi bazami. Pod koniec mojego dzisiejszego wykładu jeszcze o tym powiem, ale chcę na razie, żebyście zrozumieli, czym jest identyfikator. Identyfikator to jest taki rodzaj właściwości, który po prostu mówi nam, pod jakim numerem czy pod jakim oznaczeniem możemy znaleźć ten sam temat w zewnętrznej bazie danych. I teraz pojęcie wartości chciałbym już wytłumaczyć Wam całkowicie na przykładzie. Wiemy już, mam nadzieję, czym jest właściwość, wiemy, czym jest element. Więc teraz spróbujmy sobie takie pytanie zadać, jaka jest właściwość P dla elementu Q. Sprowadźmy to do konkretnego przykładu. Załóżmy, że chcemy poznać, jak zadać takie pytanie. Jakie jest miejsce urodzenia dla Olgi Tokarczuk? Przekładając na język Wikipedii, gdzie urodziła się Olga Tokarczuk? Ale przekładając na język Wikidanych, jaka jest właściwość P19, bo to jest miejsce urodzenia,
dla elementu Q 254.032, bo to jest element, w którym gromadzimy dane dotyczące Olgi Tokarczuk. Olga Tokarczuk, co można sprawdzić w różnych źródłach, urodziła się w Sulechowie, a Sulechów również oczywiście ma swój element wiki danych, którego kod to Q457865. A więc możemy napisać takie zdanie. Dla elementu Q254.032 właściwość P19 ma wartość Q457865. I to jest właśnie deklaracja. Deklaracja to jest takie zdanie składające się z tych trzech elementów, z tych trzech części, przepraszam, elementu, właściwości i wartości. Czyli Olga Tokarczuk urodziła się w Sulechowie. Tak byśmy tę informację zapisali, powiedzmy, normalnie, w taki instynktowny sposób. W Wikidanych zapisujemy ją właśnie tak. Podajemy numer elementu, numer właściwości i wartość. Wartość może być numerem innego elementu, ale może też przybierać kilka innych postaci, o czym zaraz powiem. Wikidane w tym momencie, tak jak już powiedziałem na wstępie, liczą ponad miliard deklaracji. To właśnie te deklaracje, takie maleńkie trójki, zwane po angielsku triplets, są takimi cegiełkami, z których budujemy Wikidane. Graficznie wygląda to w ten sposób. Kiedy wejdziecie sobie na stronę Wikidanych, to każdy element ma swoją własną stronę. Żeby do niej wejść, po prostu wpiszcie numer elementu Q albo wyszukajcie tekstowo nazwisko czy nazwę tematu, którym chcecie się zająć i zostaniecie przeniesieni na stronę tego właśnie elementu Wikidanych i tam zobaczycie takie boksy, które tutaj widzicie na slajdzie. One składają się generalnie z dwóch takich podstawowych pól. Mamy po lewej stronie szare pole, gdzie pojawia nam się właściwość i po prawej stronie pojawia się wartość tej właściwości. Tutaj właśnie wyciąłem trzy deklaracje z elementu dotyczącego Olgi Tokarczuk i to tak właśnie wygląda w Wikidanych w praktyce. I teraz właśnie wróćmy do kwestii jeszcze wartości. Chciałbym, żebyśmy odpowiedzieli sobie na dwa pytania, które dotyczą wartości w Wikidanych. Pierwsze z nich, ile właściwie ich może być? I oczywiście istnieją właściwości, które mogą mieć tylko jedną wartość dla danego elementu. I tak zazwyczaj jedną wartość powinna mieć na przykład właściwość P19, o której już mówiliśmy, czyli miejsce urodzenia. To wynika z tego, że jak każdy z nas zajrzy do swojego dowodu osobistego, to tam mamy wpisane konkretne jedno miejsce naszego urodzenia. Oczywiście to jest pewna teoria. W przypadku badań historycznych często trudno jest jednoznacznie ustalić, gdzie się ktoś urodził i wtedy może się zdarzyć, że w Wikidanych pojawi się więcej niż jedna wartość tej właściwości, ale to będzie wynikało z pewnego sporu w literaturze, z sporu w źródłach. I jeśli znacie warsztat tworzenia Wikipedii, to wiecie, że również tworząc Wikipedię, jeżeli jakaś kwestia budzi emocje, spór w literaturze, to my jako wikipedyści jesteśmy zobowiązani do tego, żeby nie zajmować tu stanowiska, nie przesądzać, kto ma rację, tylko po prostu przedstawić naszym czytelnikom argumenty czy propozycje różnych stron debaty i zostawić im decyzję. Tak samo jest w Wikidanych, ale w ogromnej większości przypadków jednak miejsce urodzenia będzie jedno i konkretne. Zresztą jest to tylko przykład. Można by znaleźć dużo więcej takich właściwości, gdzie tylko jedna wartość ma sens. Większość identyfikatorów również będzie takimi właściwościami, to znaczy zazwyczaj jedna osoba jest wpisana do jednej bazy danych zewnętrznej, już trzymając się poprzedniego przykładu, jeden aktor ma jeden wpis w bazie filmpolski.pl na przykład, w związku z tym również tylko jeden identyfikator powinniśmy podać. Jeżeli się okaże, że jest kilka identyfikatorów tej samej osoby, no, to prawdopodobnie oznacza jakiś tam błąd w bazie zewnętrznej, ale to jest sytuacja wyjątkowa. Są natomiast właściwości, które w zależności od sytuacji mogą mieć jedną wartość albo więcej. Na przykład P58, czyli scenarzysta, no bo jest dosyć oczywiste, że film można napisać samodzielnie, ale seriale często już pisze się w większych zespołach, zresztą filmy też. Krótko mówiąc, to zależy po prostu od sytuacji. I są też właściwości, które z definicji nie mogą mieć jednej wartości, tylko muszą mieć co najmniej dwie. Takim przykładem jest właściwość P559, która nazywa się po polsku punkt skrajny. I w praktyce służy do oznaczania miejsc, gdzie zaczyna się i kończy autostrada albo linia kolejowa. No i właśnie, one muszą mieć jakiś początek i muszą mieć jakiś koniec, więc gdybyśmy podali tylko jedną wartość, to nie miałoby to sensu. W przypadkach takich jak ta właśnie właściwość P559 mamy obok siebie wiele deklaracji, które mają ten sam element i tę samą właściwość, ale różnią się wartością. Czyli mamy więcej niż jedną wartość tej samej deklaracji dla tego samego elementu. Graficznie wygląda to właśnie tak, jak teraz widzicie na slajdzie.
Tutaj wziąłem jakąś autostradę z Niemiec, nie pamiętam dokładnie jej numeru, ale w każdym razie ona przechodzi przez cztery kraje związkowe: Nadrenię Północną, Westfalię, Dolną Saksonię, Saksonię-Anhalt i Brandenburgię. Jak widzicie, właściwość znajduje się w jednostce administracyjnej, w związku z tym przyjęła cztery wartości. I w takiej sytuacji nasz boks przyjmuje taką postać, jak widzicie, to znaczy mamy po lewej stronie jedno wspólne pole określające właściwość, takie szare, natomiast po prawej stronie, czy właściwie bardziej na środku, ale wyraźnie widzimy tą białą przestrzeń, gdzie poszczególne wartości tej właściwości dla tego elementu są podane obok siebie i oddzielone tylko takimi dosyć cienkimi, ale mam nadzieję, że je widzicie, szarymi liniami. I jeszcze drugie pytanie, które chciałbym, żebyśmy sobie tutaj rozważyli, jeśli chodzi o wartości Wikidanych, to jest, co właściwie może być taką wartością. To znaczy, trzymając się cały czas uparcie naszego przykładu właściwości P19, miejsce urodzenia, w tym przypadku oczywiście wartością zawsze będzie numer elementu Wikidanych, pod którym kryje się miejscowość, gdzie ktoś się urodził. Czyli w tym momencie numer Q będzie występował w deklaracji zarówno jako element, jak i jako wartość. Chociaż oczywiście będą to różne elementy. Ale mogą być też sytuacje, kiedy wartości przybierają trochę inną postać. Może to być postać pliku multimedialnego z naszego repozytorium Wikimedia Commons. Na przykład mamy taką właściwość, która ma numer P1442 i w tej właściwości wstawiamy zdjęcia grobów osób nieżyjących, które są opisane w Wikidanych. I wiadomo, że no, zdjęcie to zdjęcie, czyli musimy po prostu podać nazwę pliku w Wikimedia Commons. Jest całkiem sporo właściwości, które mają postać liczbową. Ja tutaj wybrałem przykład P2043, długość. I zawsze, kiedy będziemy podawali w Wikidanych taką wartość, to system zapyta nas automatycznie, czy chcemy podać również jednostkę miary. Nie jest to obowiązkowe, ale oczywiście dla takiej właściwości jak długość ma to dużo sensu, bo warto powiedzieć, czy mierzymy coś w kilometrach, czy w milimetrach. Ale możemy też spotkać wartości liczbowe. Na przykład mamy taką właściwość liczba dzieci, gdzie jednostka nie jest wymagana, bo samo podanie liczby już jednoznacznie określa informację, którą chcemy przekazać. Zdarza się też, że wartość właściwości to współrzędne geograficzne. I na przykład mamy taką dedykowaną dla współrzędnych geograficznych właściwość P625, gdzie po prostu wklejamy właśnie współrzędne. Zresztą Wikidane potrafią przyjmować bardzo wiele różnych zapisów współrzędnych geograficznych i konwertować je automatycznie, dosłownie w sekundę lub mniej, do jednego ustandaryzowanego zapisu. Więc proponuję, żebyście w takich sytuacjach po prostu przeklejali współrzędne, które znajdziecie w źródle, do tego okienka, gdzie tworzy się nową właściwość. Przepraszam, nową wartość właściwości podaje się właściwie dla P625. I zobaczycie, jakie cuda może nasz system Wikidanych z tym zdziałać. Są również właściwości, gdzie ich wartością będzie często zwykły tekst, który po prostu wklejamy lub wpisujemy. I na przykład będzie to P1451, czyli dewiza. Na przykład, jeżeli będziecie tworzyli elementy dotyczące biskupów, nie musicie ich nawet tworzyć, możecie po prostu uzupełniać, odbudowywać. Wtedy zobaczycie, że każdy biskup ma przynajmniej w Kościele katolickim swoje tak zwane zawołanie biskupie, czyli dewizę. I tą dewizę właśnie w taki sposób podajemy. Przy czym wtedy również system poprosi nas o określenie języka, w którym dana dewiza jest sformułowana. No i wreszcie wartość właściwości Wikidanych może być również linkiem zewnętrznym. Na przykład mamy taką właściwość P856, oficjalna strona internetowa, no i wiadomo, że tutaj niczego więcej nie wymyślimy, jak tylko wkleimy link do tej właśnie strony. Teraz chciałbym, żebyśmy zajęli się tym, co sprawia, że jeśli edytuję Wikidane po polsku, to za minutę ktoś jest w stanie, przynajmniej teoretycznie, zobaczyć wyniki mojej pracy, kompletnie nie znając polskiego, za to operując innym językiem. Służą temu trzy jakby części konstrukcji Wikidanych, mianowicie etykiety, opisy i aliasy. Chciałbym Wam teraz wyjaśnić, co się kryje w Wikidanych pod tymi określeniami. Etykieta to po prostu nazwa elementu lub właściwości Wikidanych w konkretnym języku. I zobaczcie teraz tutaj na slajdzie mamy Q270. Po polsku to jest oczywiście Warszawa, po francusku Varsovie, ale w pozostałych językach, które tutaj wymieniłem, już nie podejmuję się tego czytać, bo po prostu nie jestem w stanie. Ale to, co chciałbym, żebyście zrozumieli, to że gdybyśmy wkleili każde z tych określeń do wyszukiwarki Wikidanych, to system zaprowadzi nas dokładnie w to samo miejsce. Do elementu Q270. Dzięki temu użytkownicy wszystkich tych języków mają dostęp do tego samego zestawu danych.
I na tym polega ta cała magia, że deklaracje, które już sobie omówiliśmy, tworzymy raz, ale dzięki tym etykietom, jeżeli one zostaną odpowiednio przepisane, to znaczy w odpowiednio dużej liczbie języków ten sam element uzyska swoje etykiety, można wyniki naszej pracy przeglądać bardzo wygodnie w ponad 300 i więcej językach. Teraz, żeby wam to uzmysłowić, wziąłem sobie znowu z elementu dotyczącego Olgi Tokarczuk deklarację dotyczącą jej daty urodzenia. Przy czym zmieniłem język interfejsu wiki danych, bo jestem wam jeszcze winien wyjaśnienie, że na górze ekranu, jeżeli jesteście zalogowani, to zaraz po lewej stronie od waszej nazwy użytkownika znajdziecie taki przycisk. Tam normalnie zazwyczaj domyślnie jest podany ten język, w którym macie system, czyli prawdopodobnie w waszym przypadku będzie to polski, ewentualnie angielski, jeśli macie system na przykład Windows po angielsku, ale kiedy na to klikniecie, możecie się przełączać między ogromną liczbą języków i wyświetlać wikidane w każdym z nich. Zachęcam, żeby nawet dla zabawy czasami to zrobić i poznać możliwości wikidanych w tym zakresie. Ja właśnie tą metodą wszedłem do elementu dotyczącego Olgi Tokarczuk, mając włączone cztery różne języki interfejsu i wyciąłem deklarację dotyczącą jej daty urodzenia, tak żebyście mogli to sobie zobaczyć, jak to fajnie wygląda. I to nie są różne wersje językowe wikidanych. To jest dokładnie ta sama deklaracja i ta sama strona wikidanych cały czas, tylko z różnymi językami interfejsu. Jest to możliwe właśnie dzięki etykietom, które przed chwilą sobie omówiliśmy. Więc na samej górze mamy język polski, potem w drugim boksie język rosyjski, w trzecim język koreański i na samym dole język hindi. Więc języki z zupełnie różnych państw, zupełnie różnych kultur, ale jednak dzięki mechanizmom wikidanych możemy w bardzo prosty sposób w każdym z tych języków zapoznawać się dokładnie tą samą treścią. Opis wikidanych to jest rozwinięcie etykiety. To jest maksymalnie lapidarny skrót kluczowych cech elementu. Jako przykłady podałbym na przykład polski chemik, państwo w Azji, miasto w Hiszpanii albo film z 1986 roku. Podstawowym zadaniem opisów jest to, że jeżeli się okaże, że mamy kilka elementów o bardzo podobnych etykietach, na przykład Jan Nowak, to ten opis stanowi taką dodatkową informację, która się w wyszukiwarce wyświetla zaraz poniżej etykiety, żebyśmy wiedzieli, którego elementu szukamy, który chcemy otworzyć. I te opisy są stosowane nie tylko w wyszukiwarce wikidanych, ale również w wyszukiwarce Wikipedii, która pobiera opisy wikidanych. Również one są bardzo mocno widoczne w aplikacji mobilnej Wikipedii. I również, jeżeli jesteście edytorami Wikipedii, korzystacie z edytora wizualnego, to kiedy korzystacie z narzędzia tworzenia linków wewnętrznych w edytorze wizualnym, to tam również wyświetlają się opisy z wikidanych. I oczywiście, żeby to działało i miało sens, to opisy tworzymy osobno w każdym języku, podobnie jak etykiety. Natomiast osobom, które są przyzwyczajone do standardu Wikipedii, chciałbym zwrócić uwagę na to, że w etykietach wikidanych nie podajemy niczego w nawiasie. Ponieważ w Wikipedii mamy taki zwyczaj, że jeśli kilka artykułów ma taką samą nazwę podstawową, właśnie na przykład Jan Nowak, to dla odróżnienia dokonujemy tak zwanego ujednoznacznienia poprzez dodanie czegoś w nawiasie, na przykład Jan Nowak inżynier, Jan Nowak aktor, Jan Nowak żołnierz i tak dalej. W Wikidanych tego nie robimy. W Wikidanych akceptujemy sytuację, że mamy 20 identycznych etykiet, natomiast tym, co je odróżnia, są inne opisy. I jeszcze pojęcie aliasu. Alias to jest nic innego jak kolejna, druga, trzecia, piąta, szósta etykieta w tym samym języku. One są mniej eksponowane niż etykiety główne, chociaż jak wam za chwilę pokażę, można je łatwo zobaczyć. Natomiast ich bardzo ważną cechą jest to, że działają w wyszukiwarce. To znaczy tak, dla wyszukiwarki nie ma specjalnego znaczenia, czy wkleicie do niego, czy piszecie etykietę główną, czy też alias. Tak czy owak zostaniecie zaprowadzeni do dokładnie tego samego elementu. Aliasy stosuje się w takiej sytuacji, kiedy podejrzewamy, że różne osoby z różnych powodów mogą szukać tego samego elementu pod różnymi nazwami. I podam wam kilka przykładów. Na przykład Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Równie dobrze możemy nazwać Ministerstwem Spraw Zagranicznych Polski, Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP lub po prostu MSZ-RP. Tu można by jeszcze więcej kombinacji stworzyć, gdyby zastosować pisownię Rzeczypospolitej Polskiej. I każda z tych nazw funkcjonuje w obiegu urzędniczym, naukowym, nawet w języku potocznym, gdy mówimy o polskiej dyplomacji. I wyobrażamy sobie, że różne osoby mające różne przyzwyczajenia językowe mogą pod każdą z tych nazw szukać tego urzędu.
Żeby im to umożliwić, jedną z tych nazw wybieramy jako etykietę, natomiast pozostałe są aliasami. W przypadku biogramów najczęstszym powodem, dla którego tworzymy aliasy, jest to, że po prostu ludzie zmieniają nazwiska w trakcie życia. Na przykład pani, która dzisiaj nosi nazwisko Hanna Lis, kiedyś była panią Hanną Smoktunowicz, a jeszcze wcześniej nosiła nazwisko Hanna Kedaj. To jest ta sama osoba i możemy sobie wyobrazić, że ktoś będzie szukał informacji na jej temat Wikidanych, korzystając z każdego z tych trzech nazwisk. Dzięki aliasom jest to możliwe. Drugim ważnym powodem, często spotykanym, jeśli chodzi o aliasy w elementach biograficznych, są pseudonimy. Na przykład mamy bardzo znaną polską wokalistkę Cleo, która tak naprawdę nazywa się Joanna Klepko i możemy sobie wyobrazić, że będzie wyszukiwana zarówno pod swoim nazwiskiem, jak i pseudonimem. I teraz pokażę Wam, jak wyglądają etykiety, aliasy i opisy na stronie elementu Wikidanych. Tutaj właśnie wziąłem przykładowy element dotyczący Cleo. On ma numer Q15829867. I teraz tak, to co mamy, mam nadzieję, że będzie widać tutaj moją myszkę, to jest etykieta główna, Cleo, to jest opis, polska piosenkarka, a to jest alias, Joanna Klepko. Przy czym te informacje są zaczerpnięte z tego języka, w którym w tym momencie miałem otwarte Wikidane. Z języka, w którym korzystałem z interfejsu. To był oczywiście język polski. Tutaj wyświetla mi się język polski i cztery inne najczęściej stosowane przeze mnie języki. Mogę też sobie ustawić preferencje w Wikidanych. I również mam etykietę w tym języku, opis i alias, o ile występują. Tutaj na dole występuje jeszcze taki przycisk. Mam nadzieję, że to szare belka mi tego nie zasłoni, ale spróbuję teraz. Czekajcie. Wszystkie wprowadzone języki, mam nadzieję, że to widzicie. I gdybym nacisnął to, to ta tabelka mi się wydłuży i będę mógł zobaczyć te właśnie etykiety, aliasy i opisy dotyczące Cleo we wszystkich językach, w których tylko została ona w Wikidanych opisana. Teraz chciałbym zająć się tematem linków interwiki. Niektórzy wikipedyści myślą, że głównym sensem istnienia Wikidanych jest stworzenie linków interwiki, bo kiedy Wikidane 8 lat temu zaczynały swoje istnienie, to rzeczywiście w pierwszym etapie ich rozwoju tak było. Dzisiaj oczywiście Wikidane spełniają dużo różnych innych funkcji, o których Wam opowiem za kilka minut, ale kwestia linków interwiki dalej jest w nich ważna. I teraz dla osób, które może nie są aż tak oswojone z terminologią, którą stosujemy w Wikimediach, linki interwiki informują nas o tym, które artykuły w poszczególnych wersjach językowych Wikipedii, a także w projektach siostrzanych Wikipedii, na przykład w Wikicytatach, Wikiźródłach i tak dalej, dotyczą tego samego tematu, co element Wikidanych. Mówiąc o tym bardzo praktycznie, kiedy wchodzicie sobie do artykułu Wikipedii, zwłaszcza dotyczącego jakichś tematów, które są ważne dla całego świata, a nie tylko dla Polski, to na marginesie po lewej stronie widzicie listę innych języków, w których można przeczytać ten sam artykuł. Czy nie ten sam, ale odpowiadające mu artykuły w innych wersjach językowych Wikipedii. I często, kiedy prowadzimy szkolenia z Wikipedii, dostajemy pytanie, jak edytować te powiązania. Na przykład stworzyłem czy stworzyłam artykuł na jakiś temat po polsku i chcę go powiązać z artykułami na ten sam temat w innych wersjach językowych Wikipedii. To się robi właśnie w odpowiednim elemencie Wikidanych poprzez linki interwiki. I żeby w takiej sytuacji, którą opisałem, żeby przejść do odpowiedniego, znaczy musimy znaleźć odpowiedni element Wikidanych, zjechać na sam dół tego elementu, bo linki interwiki znajdują się zawsze na dole, są ostatnią sekcją strony i one składają się z dwóch pól, co zresztą pokażę Wam już teraz na przykładzie. To jest właśnie dolna sekcja elementu Wikidanych dotyczącego Cleo. Cleo, jak pewnie wiecie, w pewnym momencie reprezentowała Polskę w konkursie piosenki Eurowizji, a ponieważ w Wikimediach Eurowizja jest czymś, co ma liczne grono fanów opisujących ten konkurs w wielu różnych językach, to powstało o niej bardzo dużo artykułów. W tym momencie mamy Cleo opisaną w 25 wersjach językowych Wikipedii i wszystkie one tutaj zostały wymienione. I jak widzicie, te linki interwiki składają się z dwóch takich zasadniczych części, takiego szarego pola z kodem języka, dwu- albo trzyliterowym, i po prostu z białego pola, gdzie mamy wklejoną nazwę artykułu. Ja akurat tutaj mam jeszcze włączone pewne opcje dodatkowe, na przykład transkrypcję alfabetów niełacińskich na jakąś formę transkrypcji łacińskiej. To są opcje, których standardowo w Wikidanych nie będziecie mieli. Oczywiście możecie je sobie
włączyć, jeżeli Wam są do czegoś potrzebne, ale na pewno każdy z Was będzie miał te dwie części linku in tej wiki, to znaczy szare pole z kodem języka i tą nazwę artykułu w tym języku. Jeżeli nie wiecie, jaki to jest język, który kryje się pod kodem, po prostu możecie najechać myszką i pojawi Wam się takie pole z nazwą języka. Ewentualnie może też jakąś wskazówką dla Was będzie to, że to są dokładnie te same kody. Zresztą to są międzynarodowe kody języków stosowane też poza Wikimediami, ale w Wikimediach używane są również do oznaczenia poszczególnych wersji językowych Wikipedii, więc jeżeli wpiszecie sobie ten kod, na przykład dajmy na to hu. I po tym kodzie zrobicie wikipedia.org, to otworzy Wam się strona główna Wikipedii w tym języku i bardzo szybko przekonacie się, że hu to jest Wikipedia w języku węgierskim. Zresztą ta lista pokazuje nam jeszcze jedno też ciekawe zjawisko, że poszczególne wersje językowe Wikipedii naprawdę mogą się od siebie różnić, również w pewnym podejściu do tematów. Bo zobaczcie, w ogromnej większości języków tytuł artykułu o Cleo został, to jest jej pseudonim po prostu, ale na przykład po czesku i po węgiersku została opisana pod swoim prawdziwym nazwiskiem, a informacja o pseudonimie jest pewnie gdzieś tam dopiero dalej w artykule. Zwróćcie jeszcze uwagę, tutaj na dole po prawej stronie mamy link do projektu Wikimedia Commons. I pod tym linkiem znajdzie się kolekcja multimediów dotyczących Cleo, przede wszystkim zdjęć, ale w przypadku wielu artystów są to na przykład też skany autografów albo próbki głosu nagrane w formie pliku dźwiękowego. Więc te linki i te wiki obejmują, jak już mówiłem wcześniej, nie tylko poszczególne wersje językowe Wikipedii, ale ogólnie wszystkie projekty, które znajdują się aktualnie w tym ekosystemie wolnej wiedzy, którą tworzymy my jako ruch Wikimediów. Teraz chciałbym jeszcze zająć się dwoma pojęciami kwalifikatorów i odnośników. To są rzeczy, które jakby uzupełniają deklaracje, także mam nadzieję, że pamiętacie jeszcze wciąż, czym są deklaracje. Jeśli nie, to proszę zatrzymajcie nagranie i cofnijcie się do tego momentu, gdzie to tłumaczyłem. Zacznijmy od kwalifikatorów. Czasami jest tak, że deklaracja Wikidanych wymaga pewnego uszczegółowienia. I tutaj jako przykład wybrałem Henryka VIII, którego numer elementu to Q38370. Jest to oczywiście król Anglii znany z tego, że miał sześć żon. I w związku z tym właściwość Wikidanych P26, czyli małżonek, ma w jego przypadku sześć wartości. Użytkownicy Wikidanych, którzy pracowali nad tym elementem, stwierdzili, że warto byłoby o każdym z jego małżeństw powiedzieć coś więcej. Postanowili dodać jeszcze cztery dodatkowe informacje. Od, czyli kiedy się zaczęło to małżeństwo, do, kiedy się zakończyło, miejsce ślubu i przyczynę końca. No jak wiemy, w przypadku Henryka VIII te przyczyny końca bywały czasami bardzo dramatyczne, łącznie z egzekucjami niektórych żon. I takie dodatkowe informacje, nie będące samodzielnymi deklaracjami, natomiast uzupełniające istniejące deklaracje, podające dodatkowe informacje do tych deklaracji, nazywamy kwalifikatorami. Graficznie wygląda to w taki sposób. Niestety nie udało mi się na jednym screenshocie zmieścić wszystkich żon Henryka VIII, ale mam tu pierwsze trzy. Jak widzicie, mamy, tak jak już ustaliliśmy wcześniej, co mam nadzieję już rozumiecie, deklaracje mamy podane wartości dla właściwości małżonek: Katarzyna Aragońska, Anna Boleyn i Jane Seymour. Ale oprócz tego pod spodem, pod każdą żoną, mamy jeszcze te cztery kwalifikatory. I jak widzicie, one graficznie różnią się, mają, są troszeczkę mniejszą czcionką, ale też przede wszystkim mają takie wcięcie, więc możemy od razu zorientować się, co jest główną częścią, co jest zasadniczą wartością dla danej deklaracji, a co jest do niej kwalifikatorem. Jedno i drugie, i tą główną wartość, i kwalifikatory możecie oczywiście w każdej chwili edytować, korzystając z tego przycisku edytuj, który jest widoczny bardziej po prawej stronie. Zajmijmy się jeszcze odnośnikami. Odnośniki Wikidanych, jeżeli jesteście w miarę oswojeni z Wikipedią, mają dokładnie taką samą rolę jak przypisy w Wikipedii. To znaczy, po prostu mają nam powiedzieć, skąd dana informacja została zaczerpnięta, jakie jest jej źródło. Odnośniki tworzone są przez dedykowane właściwości Wikidanych, które jakby doczepiamy do deklaracji na podobnej zasadzie, jak przed chwilą pokazałem to z kwalifikatorami. To znaczy, mówiąc wprost, mamy specjalne właściwości, na przykład P854 to jest link do źródła. P4656, link do strony w innym projekcie Wikimedia, czy na przykład data dostępu P813. I przy pomocy tych właśnie właściwości możemy określić, skąd wzięliśmy daną informację. Za chwileczkę pokażę Wam w praktyce, jak to się robi. Chciałbym tylko jeszcze zwrócić Waszą uwagę na pewną istotną różnicę w zasadach Wikipedii i Wikidanych. Mianowicie w Wikipedii
jest zasada, iż nie możemy używać innych wersji językowych jako źródła. To znaczy, na przykład edytując artykuł w polskiej Wikipedii, nie możemy zrobić przypisu do anglojęzycznej, czy niemieckojęzycznej, czy francuskojęzycznej, czy jakiejkolwiek innej Wikipedii. Jest to zakazane. W Wikidanych tak nie jest. W Wikidanych inne projekty Wikimediów, w szczególności poszczególne wersje językowe Wikipedii, choć nie tylko, mogą być stosowane jako źródła. Jedyne co, to stosujemy do nich inną właściwość odnośnika, to znaczy nie tą główną do źródeł internetowych, czyli P854, tylko właśnie P4656. I zanim pokażę Wam slajd z takim graficznym omówieniem odnośników, to chcę jeszcze jedną rzecz wyjaśnić, mianowicie jeżeli korzystamy z innego źródła niż internetowe, to oczywiście tutaj nie da się podać prostego linku. W takiej sytuacji musimy zadbać o to, żeby publikacja ta miała stworzony własny element Wikidanych, żeby miała przypisany numer Q. W niektórych przypadkach będziemy musieli stworzyć taki element, ale w wielu przypadkach zobaczycie, że one już są wcześniej stworzone. To też trochę zależy od dziedziny, w której działacie. Na przykład, jeżeli zamierzacie edytować elementy dotyczące medycyny i korzystać ze źródeł w postaci artykułów naukowych, to jest ogromna szansa, że artykuł, z którego chcecie skorzystać, ma już przypisany numer Q, co wynika z tego, że niektórzy użytkownicy Wikidanych po prostu automatycznie przy pomocy różnych narzędzi informatycznych typu boty zeskanowali całą bazę bibliograficzną PubMed, jest to, jak rozumiem, największa baza dotycząca medycyny, i wszystkie artykuły, które w tej bazie się znalazły, już mają swoje numery Q. Ale oczywiście nie dotyczy to wszystkich źródeł, zresztą codziennie powstaje masa nowych, także może się okazać, że będziecie musieli utworzyć element dla waszego źródła, żeby móc go podać w odnośniku. Na dole każdej deklaracji znajdziemy informacje o liczbie odnośników, które zostały dodane. I jeżeli tylko tych odnośników jest więcej niż 0, to wyświetlą nam się wszystkie odnośniki danej deklaracji. Za chwileczkę wam pokażę to graficznie. Jeszcze ostatnia informacja, nie ma limitu, ile odnośników może mieć każda deklaracja. To znaczy, na przykład niektórzy wikipedyści, jak piszą w Wikipedii artykuły, to zastanawiają się, czy to ma sens, żeby tą samą informację popierać 5 różnymi przypisami. No i rzeczywiście może w Wikipedii toczy się pewna dyskusja, czy jest sens tak bardzo, aż przypisy mnożyć dokładnie w tym samym miejscu artykułu. W Wikidanych tej dyskusji nie ma. W Wikidanych uważa się, że im więcej odnośników, tym lepiej. I żeby wam to uzmysłowić, mam tutaj screenshota z deklaracji dotyczącej daty urodzenia byłego prezydenta USA Baracka Obamy. Jak widzicie, mamy tą informację opartą aż 11 odnośnikami, mi się tutaj zmieściło pierwszych 5. I możecie tutaj zobaczyć właśnie różnego typu odnośniki, zarówno internetowe, jak i odnośniki do baz danych, takich jak Gemeinsame Normdatei, przepraszam, mój niemiecki nie jest za dobry. W ten sposób właśnie tworzymy odnośniki i możecie je edytować tak samo jak wartości i kwalifikatory dla danej deklaracji, po prostu klikając w odpowiednich miejscach w tym boksie, który widzicie na stronie Wikidanych. Mam nadzieję, że dotychczasowa część wykładu jakoś pokazała wam, jak są zbudowane Wikidane i będzie to dla was fajna podstawa, żebyście mogli nawet dzisiaj, nawet za chwilę zacząć już samodzielnie je edytować. I jeżeli tylko tego chcieliście się dowiedzieć z tej prezentacji, to właściwie dobrze możecie już zamknąć nagranie. Ale ja przygotowałem coś jeszcze. Mianowicie chciałbym podzielić się z wami 5 argumentami, które uważam za na pewno nie jedyne, ale dla mnie bardzo ważne, po co właściwie Wikidane istnieją. Ponieważ istnieje też, nie ma co się oszukiwać, w społeczności wikipedystów taki nurt, który uważa, że Wikipedia jest tak ważnym projektem, a z drugiej strony tak ogromnie dużo jeszcze w niej zostało do zrobienia i tak naprawdę Wikipedia jest projektem, nad którym praca nigdy się nie skończy, bo wiedzy ciągle przybywa i zawsze tą wiedzę można opisać jeszcze lepiej, że po co jakby się rozdrabniać, po co robić jeszcze inne rzeczy równolegle. Na przykład Wikidane. Ja uważam, że Wikidane mają ogromnie dużo sensu i są w stanie po pierwsze pomóc Wikipedii, ale też po drugie wejść w pewne nisze czy luki, czy spełnić pewne zadania, których Wikipedia nie jest w stanie z różnych powodów wypełnić. Jeśli ciekawi was ta moja argumentacja, to zapraszam. Pierwszy punkt nazwałem trochę humorystycznie, bo chcemy, żeby było jak w Star Trek. Ja nie ukrywam, że jestem fanem Star Trek, ale nie martwcie się, jeśli nie znacie tego uniwersum science fiction, to już tłumaczę, o co chodzi. Star Trek rozgrywa się od XXII do XXIV wieku, to w zależności od filmu czy serialu, jak wiecie, pewnie jest ich bardzo dużo w tym uniwersum.
I tam przedstawiono, jak właściwie w każdym chyba serialu czy filmie science fiction, różne rozwiązania technologiczne, które zdaniem twórców przyszłość może nam przynieść. Niektóre z nich zostały już kompletnie obalone przez naukowców, że absolutnie przeczą wszelkim elementarnym prawom fizyki, i to w ogóle jest niewyobrażalne na dzisiaj, żeby taka technologia zaistniała. Ale są też technologie w Star Trek, które są całkowicie możliwe. Co więcej, mimo że jesteśmy jeszcze grubo ponad 100 lat od rozpoczęcia pierwszego serialu, tego z XXI wieku, to już te technologie właściwie mamy, tylko musimy jeszcze je udoskonalić. I mam tutaj na myśli na przykład technologię dotyczącą dostępu do wiedzy, bo kiedy bohaterowie Star Trek chcą się czegoś dowiedzieć, to najczęściej zadają pytanie głosowo swojemu komputerowi, który mają na statku kosmicznym albo w domu na przykład, i komputer wszystko wie. I albo odpowiada głosowo, albo po prostu wyświetla, jeżeli jest taka potrzeba, mapę, wykres i tak dalej. Jak się nad tym zastanowimy, to nie jest bardzo odległe od tego, co już teraz potrafimy zrobić na przykład dzięki asystentowi Google'a. Mamy technologię, która pozwala nam rozmawiać w cudzysłowie z komputerami, chociaż już coraz mniej w cudzysłowie, bo one sobie już radzą coraz lepiej w tych rozmowach. Więc problemem nie jest to, że komputer nas nie zrozumie, bo komputery potrafią rozpoznawać nasz głos i interpretować. Nie jest też problemem, że my nie zrozumiemy odpowiedzi, bo komputery potrafią generować głos. Największym problemem jest to, że nie dla wszystkich dziedzin wiedza ustrukturyzowana była dotąd w taki sposób, żeby komputery były w stanie łatwo ją przeszukiwać i przetwarzać. O ile dla nauk ścisłych, czy nawet przyrodniczych było z tym stosunkowo nieźle, to na przykład nauki humanistyczne w ogromnej mierze opierały się na długich tekstach, przez które komputery miały kłopot, żeby się przedrzeć. Teraz pewną ambicją Wikidanych jest to, żeby stworzyć bardzo regularną, ale też wspólną dla wszystkich dziedzin strukturę, która sprawi, że nie tylko ludzkie mózgi, ale również maszyny będą w stanie się przez to przedrzeć. I umożliwi to dużo szybsze przeszukiwanie i przetwarzanie ogromnych mas danych. Kiedy zastanowimy się, trochę tak może patetycznie, ale czemu nie, jaka była rola Wikipedii w dotychczasowej historii świata, historii ludzkości, to możemy powiedzieć, że Wikipedia umożliwiła dostęp każdemu do ogromnej masy wiedzy zupełnie za darmo z własnego telefonu czy komputera. Każdemu, ale każdemu człowiekowi, każdemu, kto posiada sprawny mózg. Natomiast naszą ambicją jako twórców Wikidanych jest powtórzenie tego procesu, tego otwarcia wiedzy, ale również w odniesieniu do dostępu maszynowego, po prostu otwarcie takiego dostępu dla wszelkich form programów komputerowych, od prostych skryptów po zaawansowaną sztuczną inteligencję. I robimy to właściwie z dwóch powodów. Pierwszy wymiar ma taki bardziej konsumencki. Dzięki właśnie temu takie usługi jak asystent Google'a mogą nam pomagać w coraz większej liczbie spraw i sytuacji. I będziemy mogli jeszcze łatwiej do wiedzy sięgać. Nie będziemy musieli nawet przeglądać tekstowo aplikacji Wikipedii, chociaż ją polecam, tylko uzyskamy bardzo dużo informacji po prostu prowadząc samochód albo gotując obiad głosem. Ale, i tutaj wchodzimy do mojego drugiego punktu, oczywiście takie zastosowania nie dotyczą tylko skali konsumenckiej, ale możemy to również znacznie bardziej rozszerzyć na całe branże gospodarki albo całe dyscypliny nauki. Tego typu technologia pozwala znacząco przyspieszyć i usprawnić w wielu dziedzinach badania naukowe, czy też, przepraszam, realizację zadań wykonywanych w ramach działalności gospodarczej. Ponieważ oczywiście dobrze zaprogramowana maszyna pracuje dużo szybciej i dokładniej niż człowiek, zwłaszcza jeśli ma do analizy ogromne, ogromne masy danych. I Wikidane mają mechanizm, którego ja dzisiaj nie będę omawiał, ale on istnieje i możecie go sobie wygooglować. Nazywa się Wikidata Query Service, który pozwala na wyciąganie danych z Wikidanych w postaci tabel, map, wykresów różnego typu. Możecie tam zobaczyć, jak szybko można wygenerować rozmaite zestawienia, które 50 lat temu wymagałyby wielodniowej być może kwerendy w bibliotekach, a teraz mamy do tego dostęp w kilka sekund właśnie dzięki Wikidanym. I oczywiście to nie jest tak, że Wikidane wyważają jakieś drzwi, ponieważ bazy danych istniały od bardzo dawna. Część z nich jest otwarta, lecz komercyjna. Część z nich jest w ogóle zamknięta, dostęp do nich jest ograniczony. Natomiast Wikidane robią to, co zrobiła Wikipedia. To znaczy, przed Wikipedią też były encyklopedie i przecież ludzie skądś wiedzę brali. Natomiast Wikipedia sprawiła, że dostęp do wiedzy stał się bezpłatny, stał się równy dla wszystkich, przynajmniej na takim poziomie, w jakim Wikipedia tę wiedzę oferuje.
i stał się naprawdę bardzo łatwy. I każdy mógł tę wiedzę współtworzyć. I po raz kolejny. Wikidane powtarzają, tak naprawdę chcą powtórzyć to, co zadecydowało o sukcesie Wikipedii, tylko w odniesieniu do danych i takich zastosowań bardziej maszynowych. Teraz chciałbym przejść do dwóch argumentów dotyczących już takiego bardziej warsztatu tworzenia Wikipedii, ale oczywiście to też jest bardzo ważne. Tutaj powiem ciekawostkę, że ta narodowa kwarantanna, w której jesteśmy, sprawiła, że popularność Wikipedii w Polsce przekroczyła wszystkie możliwe dotychczasowe rekordy i na przykład w marcu 2020 roku mieliśmy ponad 16 milionów unikalnych użytkowników, więc ośmielam się stwierdzić, choć może z pewną dozą zarozumiałości jako wikipedysta, że jednak Wikipedia odgrywa ważną rolę w życiu społecznym, w codziennym życiu dużej części Polaków i Polek. Więc powinno nam wszystkim zależeć, żeby ta Wikipedia była rozwijana jak najlepiej, jak najszybciej i jak najwygodniej dla jej twórców. A prawda jest taka, że Wikimedia są oczywiście ruchem całkowicie wolontariackim. I bardzo serdecznie Was zachęcam do wspierania Wikimediów finansowo. Można to robić chociażby przekazując 1% podatku Stowarzyszeniu Wikimedia Polska, ale tego, czego brakuje nam najbardziej zawsze, to jest jednak praca ludzi. Zwłaszcza, że mamy w Wikimediach zasadę, że generalnie nie płacimy za content, to znaczy mamy płatnych pracowników, którzy wykonują różne zadania bardzo ważne dla Wikimediów, ale nie tworzą oni bezpośrednio nowych treści, nowych artykułów w Wikipedii i tak dalej. Tutaj mamy żelazną zasadę, że to robią tylko wolontariusze. I teraz Polska jest w tej szczęśliwej sytuacji, że my mamy, po pierwsze mamy dosyć dobry już dostęp do internetu. Mamy coraz więcej osób, które bez żadnego problemu, bez żadnych limitów mogą w internecie siedzieć za stosunkowo niewielkie pieniądze. Po drugie, w Polsce wciąż jeszcze nikt nie ingeruje zupełnie w to, jak my Wikipedię tworzymy, w tym sensie co w niej piszemy, co w niej umieszczamy i tak dalej. Tutaj jesteśmy autonomiczni i do tej pory odpukać w Polsce jakichś poważnych przypadków państwowej cenzury Wikipedii nie odnotowaliśmy. Może jakieś pojedyncze pozwy od osób, które czuły się pokrzywdzone, ale tutaj nie ingerowały w to instytucje państwa. Są kraje, gdzie nie jest tak dobrze. Są państwa, gdzie władze z różnych powodów nie chcą generalnie, żeby w ich przestrzeni publicznej, w ich internecie istniały publikacje, nad którymi oni nie mają kontroli. I w związku z tym Wikipedia bywa blokowana w niektórych językach. I takim najbardziej skrajnym przykładem jest oczywiście blokada Wikipedii w Chinach, co sprawia, że chociaż język mandaryński, największy z języków chińskich, jest najpopularniejszym na świecie językiem, jeśli chodzi o liczbę osób, które są w stanie się z nim porozumiewać, to jak spojrzymy na taki ranking międzyjęzykowy, jakiej wielkości są poszczególne wersje językowe Wikipedii, to Wikipedia w języku mandaryńskim zajmuje dopiero 14 miejsce. To jest konsekwencja wielu przyczyn pewnie, też związanych z taką, a nie inną infrastrukturą internetową, gdzieś tam na chińskiej prowincji i tak dalej, ale na pewno względy polityczne też grają tu sporą rolę. Troszeczkę inny problem mamy w Afryce, gdzie dostęp do internetu na takim poziomie, jaki my znamy w Polsce, często jest przywilejem wielkomiejskich elit, natomiast większość obywateli danego państwa, może potencjalnych wikipedystów, mieszka w miejscach, gdzie trudno jest swobodnie edytować Wikipedię. I to sprawia, że również języki, których te osoby używają, właśnie często bardzo duże języki, chociażby afrykańskie, są niewystarczająco reprezentowane w Wikipedii, w tym sensie, że jakbyśmy sobie odnieśli liczbę artykułów w Wikipedii w tym języku do liczby osób używających w ogóle danego języka, no to proporcja wyjdzie nam dużo gorzej niż na przykład w przypadku języka polskiego. I oczywiście Fundacja Wikimedia, nasza taka organizacja matka z siedzibą w USA, podejmuje różne działania mające na celu pozyskanie większej liczby użytkowników, wolontariuszy, zwłaszcza w tych krytycznych językach. Ale powiedzmy sobie szczerze, że tutaj cuda się nie zdarzą, zwłaszcza bardzo szybko i musimy też szukać innych rozwiązań. Jednym z tych rozwiązań jest maszynowe, automatyczne tworzenie artykułów w oparciu o dane z Wikidanych. Oczywiście to nie jest idealna metoda i wiadomo, że nie w każdym języku skrypt będzie w stanie stworzyć skomplikowany artykuł. Wiadomo też, że jakieś skomplikowane konstrukcje, skomplikowane opisy w artykułach człowiek pewnie stworzy dużo lepiej, dokładniej i też może ciekawiej językowo, chociaż ciekawość nie jest tym, z czego szukamy w Wikipedii, tylko bardziej taka faktograficzna dokładność. W każdym razie pewnie ludzki mózg poradzi sobie lepiej niż maszyna. Ja od razu mówię, bo to budzi duże kontrowersje czasami wśród wikipedystów, że nie jestem wielkim zwolennikiem masowego tworzenia Wikipedii przez maszyny, przez boty, komputery i tak dalej. To powiedziawszy, istnieje wiele tematów, w których tak naprawdę
Pewien schemat artykułu jest powtarzalny i zmieniają się tylko poszczególne liczby czy proste dane statystyczne. Na przykład artykuły dotyczące wsi czy miejscowości, no tam się zmieniają informacje dotyczące położenia, dotyczące liczby ludności i tak dalej, ale pewien szkielet artykułu jest taki sam. Zresztą w Wikipediach w różnych językach przetestowaliśmy już takie rozwiązania wielokrotnie, gdy po prostu tego rodzaju artykuły były masowo tworzone przez programy komputerowe zwane botami. Wikidane pozwalają przenosić to na nowy poziom, to znaczy tworzą takie centralne repozytorium danych, skąd te boty mogą czerpać źródła do swoich edycji, ale też Wikidane pozwalają tworzyć artykuły zupełnie na żywo. To znaczy dany artykuł nawet nie musi być zapisany w poszczególnych wersjach językowych Wikipedii, wystarczy tylko, że ktoś wpisze temat, o którym chce się coś dowiedzieć, wpisze swój język, czy jakoś włączy go odpowiednio i Wikidane same na żywo wygenerują mu coś w rodzaju prostego artykułu encyklopedycznego na podstawie tych danych, które mają. Mamy już w Wikidanych narzędzia, które się tym zajmują. I wspomniałem już o roli Wikidanych jako tego centralnego repozytorium danych dla wikipedystów. Chciałbym teraz troszeczkę rozwinąć ten wątek. Jest wiele czynności Wikipedii, jak już powiedziałem, które ludzie wykonują bardzo dobrze i w których tak łatwo komputery ich nie zastąpią. Ale są też czynności niezwykle uciążliwe, które można by z powodzeniem robić automatycznie. Takim przykładem, który lubię podawać, są spisy powszechne. Jak pewnie wiecie, spis powszechny jest przeprowadzany w większości państw o przyzwoitej statystyce publicznej nie rzadziej niż co 10 lat i wtedy różnymi metodami po prostu dokładnie liczy się, ile mieszkańców ma całe państwo, ale też ile mieszkańców mają poszczególne miejscowości, jednostki administracyjne i tak dalej. I dla wikipedystów konsekwencją spisów powszechnych jest to, że wszystkie nasze artykuły dotyczące właśnie miejscowości czy jednostek administracyjnych w danym państwie wymagają aktualizacji. Teraz oczywiście możemy sobie wyobrazić sytuację, w której wikipedyści w kilkudziesięciu wersjach językowych Wikipedii robią to powoli, w każdej wersji językowej osobno, ręcznie, siedzą z tymi tabelkami i po prostu je przepisują. Ale czy nie byłoby dużo prościej, gdybyśmy taką tabelkę odpowiednio dostosowali do wymogów Wikidanych, co jest naprawdę dosyć proste przy pewnej wprawie, załadowali ją w jedno centralne, wspólne dla wszystkich miejsce i potem tylko ściągali sobie te dane na przykład bezpośrednio do infoboxów, czyli mówiąc dla osób, które nie są tak zorientowane w terminologii Wikipedii, infobox to są te ramki z danymi po prawej stronie wielu artykułów, takie boxy. I tak jak powiedziałem, moim zdaniem jest to optymalne wykorzystanie możliwości technicznych, a z drugiej strony pracy wikipedystów, ludzi. To znaczy ludzie robią to, co do czego rzeczywiście są potrzebni, natomiast w prostych, uciążliwych czynnościach zastępują ich komputery. I to wcale nie jest jakaś ewolucja, to jest jakby rozwinięcie tego zastosowania botów, które już teraz mamy w Wikipedii. Zresztą pamiętajmy, że nasz projekt Wikimedia Commons narodził się trochę z podobnej potrzeby, to znaczy w pewnym momencie uznaliśmy jako środowisko, że nie chcemy już ładować zdjęć czy innych multimediów osobno do każdej wersji językowej Wikipedii i marnować zasobów typu powierzchnia na serwerach, tylko chcemy mieć jedno centralne miejsce, skąd wszyscy będziemy sobie czerpali te zasoby i na przykład to samo zdjęcie może mieć zastosowane być w 40 czy 50 czy 100 wersjach językowych Wikipedii, ale fizycznie ono jest na serwerze tylko w jednym jakby egzemplarzu, zajmuje tylko raz to miejsce na serwerze, a wszystkie wersje językowe pobierają je sobie automatycznie stamtąd. Coś podobnego chcemy również tworzyć z Wikidanymi, zresztą w dużej mierze już tworzymy. Kwestia tylko tego, teraz jesteśmy na etapie, gdy te dane w Wikidanych są już w dużej mierze dostępne, natomiast jeszcze nie wszystkie społeczności tworzące poszczególne wersje językowe Wikipedii są przekonane, że warto i można bezpiecznie te dane do siebie wpuścić. I ostatni argument, który chciałbym tutaj podnieść, to jest kwestia połączenia tysięcy źródeł wiedzy w jedną sieć. I tutaj chciałbym odwołać się trochę do pojęcia kontroli autorytatywnej. Jeżeli chcecie się więcej dowiedzieć na ten temat, to wpiszcie w wyszukiwarce Wikipedii pomoc / kontrola autorytatywna, bo tam jest taka specjalna strona, która to wyjaśnia. Ale generalnie kontrola autorytatywna jest to taki system, który narodził się w dużej mierze w bibliotekach, kiedy bibliotekarze, tworząc katalogi biblioteczne, chcieli mieć unikalne identyfikatory, najczęściej liczbowe, dla różnych osób, na przykład autorów książek, ale też tematów czy miejsc, które w tych książkach były opisywane. Oczywiście w miarę rozwoju elektronicznych baz danych to się rozszerzyło również na te bazy elektroniczne i często jest, krótko mówiąc, tak, że ten sam temat opisany jest w tysiącach różnych baz na świecie. Tak jak powiedziałem, w katalogach bibliotecznych
w katalogach archiwów, w katalogach muzealnych, ale też w całej masie baz internetowych i w innych miejscach. I teraz, tak jak już powiedzieliśmy, kiedy tłumaczyłem Wam pojęcie identyfikatora, każda z tych baz na każdy temat, który opisuje, nadaje jakiś numer czy inne oznaczenie. I w Wikidanych staramy się zgromadzić te wszystkie oznaczenia i przypisać je do konkretnego elementu Wikidanych. I to sprawia, że kiedy ktoś przeprowadza na przykład kwerendę do badań na jakiś temat naukowych, no nie muszą być bardzo zaraz takie zaawansowane naukowe, to może być równie dobrze zbieranie materiałów do wypracowania w szkole, to bardzo ułatwia zgłębienie tematu poprzez błyskawiczne przejrzenie różnych baz, różnych zasobów poświęconych temu tematowi. Mamy tutaj również element integracji baz, to znaczy szybszego aktualizowania ich poprzez wzajemne przekazywanie sobie informacji. No i również jednoznacznej identyfikacji osób o podobnych nazwiskach czy miejsc o podobnej nazwie. Bo naprawdę wierzcie mi, że w bardzo wielu bazach wciąż jeszcze pomieszane są na przykład pod tym samym numerem osoby, autora publikacji, różnych autorów o tym samym nazwisku. Chcielibyśmy docelowo, żeby ten numer Q, numer elementu Wikidanych, stał się jednym z najszerzej stosowanych takich oznaczeń kontroli autorytatywnej, takich unikalnych identyfikatorów na świecie. Żeby kiedy na przykład bibliotekarz czy archiwista będzie zajmował się jakimś tematem, to będzie mógł sobie do swojej jakiejś fizycznej lub elektronicznej, nazwijmy to teczki pracy, czy do katalogu wpisać ten numer Q i to już da mu dostęp do ogromnej bazy informacji, ale też innych identyfikatorów. I to właściwie wszystko, co dla Was na dzisiaj przygotowałem. Ta prezentacja dostępna jest na licencji Creative Commons uznania autorstwa 4.0, co oznacza, że możecie ją swobodnie pobierać, dystrybuować, a nawet przekształcać pod warunkiem, że zachowacie tak zwaną atrybucję, czyli będziecie mówili, zaznaczali, że to ja jestem oryginalnym autorem zgodnie z zasadami licencji. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za uwagę. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to możecie się ze mną kontaktować, chociażby pod adresem jarosław.blaszczak@wikimedia.pl. Zachęcam Was również bardzo serdecznie do śledzenia profili Stowarzyszenia Wikimedia Polska, Polskiej Wikipedii na Facebooku, gdzie podajemy różne informacje, również dotyczące nierzadko Wikidanych. Zresztą świat jest mały, internet jest mały. Na pewno mnie znajdziecie, jeśli macie jakieś pytania. Zachęcam do ich zadawania, postaram się odpowiedzieć na wszystkie, jakie tylko do mnie wpłyną. I mam nadzieję również, bo nie wiem, kiedy będziecie oglądali ten film, może jutro, a może za 2 lata, że będzie to jakaś fajna pamiątka z tych bardzo trudnych dla nas wszystkich czasów, którymi była ta narodowa, ale też trochę światowa kwarantanna wiosną 2020 roku. Nie próżnowaliśmy, staraliśmy się uczyć siebie nawzajem różnych fajnych rzeczy. Między innymi my staraliśmy się opowiadać o naszej pasji o Wikimediach. Trzymajcie się, pa.